A tu już na dole salon z kuchnią, kominek. Mogę już Wam coś troszeczkę więcej pokazać i opowiedzieć. Mam nadzieję, że karty troszeczkę wystarczy, tak gdzieś do 10 minut. Tutaj można powiedzieć, że kuchnia też już jest skończona. Co zostało do zrobienia? Do zrobienia został ten stolik, który tutaj będzie, jest konieczny w montowanie stelaża, który został już zamówiony. Czekamy, aż przyjedzie. Wtedy wszystko skręcę, przeszlifuję i polakieruję dodatkowo. Jedna warstwa już lakieru tutaj jest nałożona. No deski troszeczkę jeszcze, jak widać, mimo że lakier jest nałożony, troszeczkę się wygięły. Musi być ten stelaż, on ma być usztywnieniem, musi wszystko dociągnąć i musi to wyglądać porządnie. Tutaj dojdzie jeszcze w tej wnęce od góry szufladka. Takie drobne pierdołki do jakichś tam, nie wiem, korkociągu i takie tam inne tematy. Tutaj mam swój bareczek, nie będę go otwierał, ale tam jest to, co powinno być w bareczku. Wyspa ma służyć do takich w zasadzie pitnych rzeczy, czyli po prawej stronie będziemy mieli wina, tutaj będziemy mieli jakieś tam grubsze alkohole, a na dole napoje. Czyli z tej strony wyspy będzie taki zamysł. Kolejno piekarnik z mikrofalą. Wszystko już jest podłączone. Po prawej stronie mamy mikrofalę, po lewej stronie piekarnik. Może tutaj podejdę i też pokażę. Wszystko Samsunga. Tak to wygląda. Wszystko jest sterowane tutaj ręcznie, jeżeli chodzi o tematy temperatury. Też się wciska i reguluje się już ręcznie, ale też są funkcje dotykowe, tak więc też można sobie tutaj troszeczkę podgrzewać. Tutaj mamy piekarnik dual cook, dwie opcje, czyli jedna góra i cała zawartość. Akcesorii też dosyć sporo. Dosyć ciekawe, jeszcze tu nic nie było robione, ale również krok po kroku wszystko Wam opowiem. Każdy filmik będzie o jednym urządzeniu, ale tak już od A do Z. Na razie tylko z grubsza Wam opowiadam, co tutaj jest. Czyli tu dual cook mamy i mamy mikrofalę. Tutaj na dole, aha, jeszcze będzie szklana, wysuwana szuflada. Wszystko jest w ramie wysunięte, zarówno w tą stronę do mnie, jak i do strony salonu. Tutaj mamy też głębokości mebli. Te meble są bardziej schowane, tutaj szare są bardziej wysunięte. Tutaj mamy już jakieś tam sztućce. Z żoną dwie nocki byliśmy w domu. Akurat nie opłacało nam się wracać. 3 dni byliśmy na budowie. Dosyć intensywnie tutaj wysprzątaliśmy. W zasadzie żona wysprzątała, ja tam swoją robotę robiłem. Ale dużo mi pomogła. Także częściej jakby była, to na pewno już by dużo, dużo więcej było zrobione. Co tu mamy? Aha, jeszcze mamy, tutaj mamy zmywarkę. Też Samsunga. Dwa kosze duże. Tutaj jeszcze dodatkowo jest na sporo na sztućce. Też muszę poczytać, bo to wszystko jest w zasadzie jeszcze też nic nie wypróbowane. Chociaż jednego już kotleta rozmrażaliśmy w mikrofali. Tak więc działa. Dobra. Będzie trzeba też obczaić, jak to wszystko działa. Tutaj też frontów jeszcze brakuje i szuflad.
płyta indukcyjna. Również Samsunga, tylko ona jest jeszcze niepodłączona. No i tu wcześniej wspominałem o tym, że miało być osobno podzawodowe zamrażarka i chłodziarka, no ale dosyć dużo problemu było z No Frostem, jeżeli chodzi o zamrażarkę. Nie, zamrażarkę, chłodziarkę, nie, zaraz. Dobra, już nie chcę się pomylić, ale któraś była właśnie, chyba chłodziarka była No Frost, ale zamrażarka była z kolei nie No Frost, czyli normalnie by trzeba było ją odmrażać. A tak więc zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie i kupiliśmy również Samsunga, tą Side by Side. Tutaj bardzo fajnie jest, dosyć dużo miejsca. Mamy sporą półkę, tutaj na wina do chłodzenia. 5 się zmieści. Sporo półeczek, ta półeczka jeszcze tak fajnie jest usuwana, tak. Tu można coś dłuższego zamontować. Tutaj można też dosyć szeroko, szufladki są, nie są takie płytkie, dosyć szerokie. Tu również może być no coś szerszego, tak? Położone. Raz, dwa. Tutaj mamy jeszcze do jajek. Do jajek może stać osobno. No i tu też coś czytałem właśnie o tej, tylko kurczę, nie chcę was kłamać, o co chodzi z tą szufladą. Ale ona coś tutaj może, coś jest dodatkowego, jakaś funkcja, ale nie pamiętam dokładnie. Tutaj mamy barek otwierany. Można sobie napoje wyciągnąć. Teoretycznie można powiedzieć taka pierdołka, bo jak ktoś chce napój, to sobie po prostu otworzy całe drzwi. No ale jak jest, to jest. Wszystko elektronicznie. Tutaj mamy kruszarkę jeszcze i wodę. Kruszarka do lodu, może być kostki podawane bądź lód pokruszony. No i tyle. Tu czekamy jeszcze na wykończenie. Będziemy mieli wzdłuż czarną płytę, farba kredowa i tutaj będzie ten cały bok. Ale to jeszcze troszeczkę musimy poczekać. No i rzut na całą kuchnię. Wszystko będzie omówione. Każdy sprzęt, który jest w tej kuchni, będzie omówiony. Być może coś wam się spodoba, też będziecie chcieli mieć podobny. Wady, zalety, wszystko omówię. Będziecie mieli jasny obraz, czy warto, czy nie warto. Nic nie będę ukrywał, jeżeli chodzi o praktyczne rzeczy, negatywne rzeczy, co plus, co minus, wszystko się dowiecie. Kominek doczekał się szyby, ale to już było na odcinkach. Dodatkowo jeszcze pomiędzy profil a dociętą płytę wmontowałem silikon czarny i teraz nie widać nigdzie elementu cięcia, tak więc taki dodatkowy plus, który naprawdę się sprawdził. Dobra, teraz naprawdę kończę. Trzymajcie się, ludzie, i do zobaczyska na kolejnych filmach.